Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj troszeczkę przechwalany filmik, bo chciałabym się troszeczkę z Wami podzielić swoimi ostatnimi zakupami. I muszę Wam powiedzieć, że to miejsce, w którym nagrywam, to było jedno z pierwszych miejsc, gdzie zaczęłam nagrywać swoje filmiki, czyli do niego mam taki troszeczkę sentyment i zaczynamy. Bardzo, bardzo świeci słońce, praktycznie mnie oślepia. Mam nadzieję, że wszystko będzie Wam pięknie, ładnie widać i zaraz Wam się pochwalę, co kupiłam. Muszę Wam powiedzieć, że znalazłam w Londynie sklep, gdzie można kupić kosmetyki firmy Makeup Forever. Jest to miejsce, które jest przeznaczone dla osób, które zajmują się wizażem albo też charakteryzacją. I Makeup Forever to jest jedna firma, która właśnie posiada w swoim asortymencie. I byłam zainteresowana podkładem tym HD, czyli High Definition. I muszę Wam powiedzieć, że troszeczkę się zawiodłam chyba i nie zdecydowałam i w końcu niego nie kupiłam. Ale kupiłam coś innego. I może to się wydawać komuś naprawdę zbędna rzecz, ale muszę Wam powiedzieć, że ja o czymś takim naprawdę długo myślałam i nie mogłam nic takiego odpowiedniego znaleźć. To jest mianowicie taka tuba, gdzie trzymam swoje pędzle. Ja mieszkam bardzo blisko torów, słuchajcie, i powiem Wam, że trochę mi się kurzy wszystko w domu. Firanki muszę prać co 2-3 tygodnie, jeżeli chcę, żeby były białe w miarę. Dlatego też kurzą mi się pędzle, które stoją przy oknie i zakupiłam sobie coś takiego. To jest po prostu futerał na pędzle. I ja naprawdę myślałam ze swoimi kolegami z pracy starej, co bym mogła do tego wykorzystać. Mój kolega nawet przyniósł mi słoik takim, gdzie się trzyma makaron, taki wiecie, długi, spaghetti, ale to jest troszeczkę za długie i ten przedział, bo moje pędzle niektóre są mniejsze, po prostu nie sprawdzało się, dlatego jestem dość szczęśliwa, że kupiłam sobie właśnie to. I muszę Wam powiedzieć, że to nie był tani produkt, bo kosztował 20 funtów, ale jestem z niego zadowolona, bo no, działa tak jak ma działać i moje pędzle są ochronione. Kolejnym produktem, który jest takim też bardzo znanym produktem z tej firmy, to jest Smoky Lash. Ja wzięłam wersję wodoodporną, bo niestety tej wersji niewodoodpornej nie było. No i chyba żałuję, gdyż muszę Wam powiedzieć, że troszeczkę ciężko jest zmyć ten tusz, nawet z moją biodermą, która sobie radziła wcześniej z jakimkolwiek innymi tuszami. To jest maskara, która nam daje objętość, długość i też podkreśla rzęsy. Szczoteczka jest taka tradycyjna, dość dużo produktu się na nią nabiera, muszę Wam powiedzieć. I jak wygląda na rzęsach w ten sposób? Moje rzęsy dość są naturalnie długie, podkręcone i chyba troszeczkę potrzebuję grubości ewentualnie. Ale przez to, że jest wodoodporna, troszeczkę mnie to jak gdyby do niej zraziło, bo naprawdę ciężko się zmywa. Rzęsy są miękkie, nie mogę powiedzieć, bo są tak, czuję się po prostu jakby to były naturalne rzęsy. Troszeczkę może je sklejać, jak za dużo się produkty weźmie na szczoteczkę, dlatego z tym też trzeba uważać. Poza tym spoko, chyba 16 funtów, jeśli się nie mylę, nie pamiętam dokładnie. Zaczęłam też do Maka, to był tydzień zakupów właśnie szalonych i w Maku zakupiłam sobie parę produktów. Pierwszym z nich to jest Fix Plus i to jest produkt, o którym naprawdę bardzo dużo osób już mówiło na YouTube. Przepięknie pachnie, używam go do zakończenia makijażu i muszę Wam powiedzieć, że działa o wiele lepiej niż ten mój z Urban Decay i jestem zadowolona, ma ważność 24 miesiące, nie zdołać nic ująć, naprawdę świetny produkt, kosztował 11 funtów. Oprócz tego kupiłam sobie cień do brwi, do wypełnienia brwi w kolorze Omega i on wygląda tak, to jest taki zwykły matowy brązowy kolor, wygląda w ten sposób i bardzo podoba mi się to, jak współgra z moimi brwiami, też wygląda bardzo naturalnie, a czegoś takiego potrzebowałam, dlatego też jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Kolejny produkt to puder Studio Fix Powder i to jest kompakt, wygląda, to jest po prostu puder w pudrze. Ja jestem w kolorze C3, tu właśnie mi tam wypadła gąbeczka, która jest troszeczkę beznadziejna, gdyż jak się jej używa do nakładania tego pudru, muszę Wam powiedzieć, że efekt jest dość sztuczny, niezbyt naturalny i to mi się nie podoba. To do tego pudru zachęciły mnie dziewczyny z The Brush of the Fresh Air, Marta i Aga i Kaśka też, właśnie Katosiu, która mieszka chyba bardzo blisko dziewczyn. I powiem Wam tak, ten puder jest dość kryjący, on nadaje kolor, ale może wyglądać sztucznie. Do aplikacji tego pudru używam pędzla i wtedy jest o wiele ładniejszy, łagodniejszy efekt i dobrze matuje. I wiem, zastanawiałam się pomiędzy tym, a tym Mineralize Skin Finish i wiem, że tamten drugi troszeczkę ma bardziej naturalne wykończenie niż ten. Powiem Wam, że jak ten użyję się z pędzlem, to naprawdę daje ładne wykończenie, dobrze się trzyma cały dzień, jestem z niego zadowolona i przypuszczam, że zakupię sobie kolejny.
I ostatnią rzeczą z Maca to jest korektor pod oczy. Skończył mi się korektor z Bobbi Brown w końcu, wyrzuciłam go i muszę Wam powiedzieć, że ten jest też bardzo dobry. Może nie ma takiego krycia jak miał Bobbi Brown, ale jest super, bo szukałam czegoś pod oczy. Tamten niestety powodował, że wydawało mi się, wiecie, on się tak jak gdyby zbierał w tych takich malutkich zmarszczkach i wyglądałam o wiele, wiele starzej niż jestem. Tak mi się przynajmniej wydawało. Ten jest w kolorze NC20. Ja muszę Wam powiedzieć, że pani na początku wydawała mi kolor NW, czyli NW25, i tamten był koszmarny, był tak pomarańczowy, że ja po prostu jak go sobie nałożyłam sam korektor, to wyglądałam koszmarnie, jak po prostu pomarańczowa panda, jak miała żółtaczkę. Naprawdę okropny, ten jest o wiele lepszy i jestem z tego naprawdę bardzo, o wiele bardziej zadowolona. I to jest nowy korektor z w ich kolekcji, który naprawdę starczy na cały dzień. Rano się go zaaplikuje i efekt utrzymuje się do wieczora, także na pewno jestem na tak. To są produkty z firmy MAC. I teraz muszę Wam powiedzieć, że zakupiłam sobie też z Estée Lauder Daywear Plus. To jest krem, który ma antyoksydanty, też ma tutaj filtr 15 z delikatnym odcieniem. To jest tak jak gdyby Tinted Moisturizer. Bardzo delikatny. Przypuszczam, że byłby idealny na lato, że się lato skończyło, no to używam go teraz. Mam go teraz na sobie, tylko z korektorem pod oczami i właśnie z tym pudrem. I widzicie, wygląda całkiem nieźle, przynajmniej ja się całkiem nieźle czuję. Dlatego polecam na spróbowanie, może niektórzy lubią ten produkt, niektórzy go nie lubią. Wydaje mi się, że jest to dość ciekawe rozwiązanie. Na pewno szybkie rano, nie trzeba się za bardzo bawić, także coś takiego. W tym momencie jestem po prostu zakochana w lakierach z firmy Vibo. I moja siostra kochana wysłała mi z moją mamą te trzy kolory, które są naprawdę przepiękne. To jest taki szary, to jest taki fioletowy, który mam też na paznokciach, a to jest taki beż. I każdy z nich prezentuje się idealnie. Ja Wam pokażę zaraz numery tych lakierów, to sobie możecie je porównać. I kolejną rzeczą, utrzymuje się przez cały tydzień, naprawdę są fenomenalne. Ja nałożyłam dwie warstwy, one nie są bardzo kryjące, to są takie półprzezroczyste lakiery, ale dają taki, moja koleżanka to określiła, mokry efekt. I naprawdę bardzo mi się podoba to, jak wyglądają na paznokciach. I słuchajcie, i kolejną rzeczą, która mnie spotkała, to była naprawdę ogromna niespodzianka i ogromne wróżenie dla mnie, a mianowicie poznałam jedną z najbardziej kreatywnych YouTubowiczek, a mianowicie Makeup Samouk. I poznałam ją osobiście. Może nie będę mówiła, jak Wam na imię, mogę Wam tylko powiedzieć, że ja mam tak na drugie imię z bierzmowaniem. Może ktoś wie. Spędziliśmy naprawdę niesamowity parę godzin, czas leciał bardzo szybko, ja musiałam iść do fryzjera później, co się okazało, że fryzjer zrezygnował i żebym widziała, to bym mogła z nią zostać dłużej. Miałyśmy dużo, ja przeważnie gadałam, ona też tam troszeczkę się odzywała, nie powiem, że nie. Naprawdę miło spędziłyśmy czas i słuchajcie, ona przywiozła mi niespodzianki, o których ja w ogóle się nie spodziewałam, w ogóle nawet nic nie dostanę i byłam troszeczkę w szoku, ale powiedziała, że muszę to wziąć, bo specjalnie na mnie to przywiozła. I między innymi jedną z nich był ten lakier, który mam taki sam i już on, moja koleżanka go sobie zaadaptowała, od razu go wzięła. Kolejny lakier, też z firmy Vibo w numerze 75. To jest przepiękny na taki właśnie gun, taki brązowo-srebrny, który jest z robinami. Idealny będzie teraz na nadchodzący sezon. Dodatkowo dostałam jeszcze przepiękny kolor Inglot, też właśnie taki opalizujący. I oprócz tego dostałam jeszcze kredkę z Inglota, po prostu niespodzianek jak w Moskwie rakiet. To jest kredka brązowa, którą też używam dość regularnie, właśnie przy linii rzęs do rozcierania. Rozetrę ją i naprawdę daje bardzo, bardzo fajny efekt. I oprócz tego Samouk wiedział o tym, że mam fioł na punkcie włosów i dała mi próbkę tej odżywki do włosów blond z La Botica Biovax i myślałam, że starczy mi na raz, ale wyobraźcie sobie, że użyłam ją dzisiaj, jestem nią zachwycona i na pewno powiem mamie, żeby mi kupiła pełnowymiarowy produkt i to jest, jeszcze mi została próbka na jeszcze jeden raz minimum, dlatego jestem nią po pierwszym razie naprawdę zadowolona, mam ogromną ilość włosów teraz i są dość odżywione, także na pewno ten produkt znajdzie się w mojej kosmetyczce. I z tego miejsca chciałabym bardzo, bardzo podziękować za bardzo miły spędzony czas. Mam nadzieję, że się nie zanudziła po tym, jakie jej historie życia wszystkie powiedziałam, które oczywiście nie wszystkie, bo tam czasu było za mało. Bardzo miło było Cię poznać i jak powiedziałam, czuję się bardzo wyróżniona, że poznałam Cię osobiście. Wy jeszcze musicie zastanawiać. Mogę Wam tylko powiedzieć, że jest bardzo wysoka, jest wyższa ode mnie. Ma przepiękne oczy i włosy też i w ogóle przepiękna, przemiła dziewczyna i jestem bardzo szczęśliwa, że ją poznałam. I poznałam jej tatę też, tak w ogóle.
Dobra, koniec moich tutaj rozwodów. Mam nadzieję, że moje zakupy, jak także to, co Wam powiedziałam o make-up samochód, też Wam przypadło do gustu. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania moich innych filmików. Buziaki, pa! Mua!